Nie tylko 50. wydanie Pereł z Lamusa, ale o ile jeszcze się doliczyłem, zdaje się 20. absolutna premiera, czyli 20. film po raz pierwszy naprawdę, czy to w telewizji, czy na ekranach kinowych, pokazany w Polsce. Z tej racji składam panu gratulacje. Ja panu również. Jako kinoman. I panie Tomaszu, mówi się o cudownych osiągnięciach, telewizja do nich ma należeć, a jednak ta technika nie jest doskonała, jeżeli my nie możemy stuknąć się i napić z naszymi życzliwymi widzami. Otrzymaliśmy szampana, w związku z tym państwo nam wybaczą, że dzisiaj na stole dwa kieliszki z szampanem. Zapraszamy. Jeśli u państwa w lodówce może zapodziała się butelka szampana, to może przy okazji tego filmu zechcą państwo wypić kieliszek razem z nami. A jeśli nie, to herbata, kawa albo woda mineralna. Wszystko, cokolwiek państwo sobie tylko życzą, ale sprawmy, aby ten wieczór był inny, aby był wyjątkowy, bo w końcu także my tu w telewizji mamy swoje dni powszednie i święta, a dzisiaj jest święto. Święto z okazji premiery filmu Ypres File, nakręconego w roku 65, filmu angielskiego, filmu szpiegowskiego, ale nie będzie to opowieść o Bondzie. Nie, proszę pana, i właśnie może się szczęśliwie składa, że na nasz jubileusz wypadł film, który jest wyjątkowy, który mimo, że liczy 30 lat, był pionierski, zresztą przyjęty wtedy dyskusyjnie, wątpliwie, ostrożnie, może dziś dopiero może być doceniony. No ale dlaczego pionierski? Bo skoro producentem tego filmu jest właśnie ten sam pan, który wyprodukował filmy, słynne filmy z Bondem, a więc sensacyjne, takie przebojowe bardzo, powiedziałbym, awanturniczo-rozrywkowe. I tymczasem ten sam człowiek proponuje nam opowieść o szpiegu kompletnie odmienną, bo tutaj szpieg w ogóle nie jest atrakcyjny. Po pierwsze, życie szpiega nie jest piękne. Po drugie, jak się okazuje, jest on po prostu zwykłym urzędnikiem, któremu zagrażają nie obce mocarstwa i nie ani komuniści, ani jakieś straszne siły schowane w podziemnym świecie, tylko jego właśnie szefowie. Więc dobrze, że pan wspomina tutaj o producencie. Jest to zawód nieuwzględniany przez naszą kulturę, przyzwyczajenia i nawyki filmowe. Tymczasem we świecie jest to osoba często decydująca o twórczości. I właśnie pan... To znaczy ktoś taki, kto przede wszystkim akceptuje scenariusz, następnie angażuje reżysera, angażuje aktorów, w każdym razie ma wpływ na to, jakich aktorów reżyser angażuje, wtrąca się tak naprawdę do wszystkiego, no ale nade wszystko finansuje to, co mu daje prawo do wtrącania się. Czasem zbiera tylko finanse. Widzi pan, kiedy nasi komentatorzy czytają czołówkę, to wymieniają na drobiazgi, które mają, pytanie, czy mają dla nas znaczenie, że tam, dajmy na to, muzyką dyryguje Hugo von Hofmannsthal czy inny, a producenta pomijają, mimo że to są dwa największe, najbardziej wybite nazwiska obok reżysera na końcu, tak, producent. Tak, to rzeczywiście, wszystkie nazwiska zwykle są przez lektora odczytywane, jak pokazuje się nazwisko z podpisem produkcja, to słyszymy takie... To jest właśnie krzywda, dlatego że tacy producenci, na przykład jak Vino De Laurentiis, czy powiedzmy Dawid Selznick, właśnie byli twórcami całych obszarów, rozdziałów kultury filmowej. Ale dlaczego mówię? Przepraszam, że przypomnę tylko, że opowiadając tak dużo o producencie, jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć, jak się nazywa producent filmu, który za chwilę zobaczymy. Więc mało. Krytyk angielski, który w przeciwieństwie do... Czyli naszych... dalej nie mówimy. Proszę? Nie mówimy dalej, kto by produkował. No, przy takiej okazji szampańskiej jak dzisiaj, to jednak trzeba być sprawiedliwym i raz chociaż w naszym programie oddać, co należy twórczemu panu, który właśnie wymyślił ten film. Zresztą w Anglii krytyk Alexander Walker napisał książkę specjalnie o producentach. Nie ma tutaj w ogóle zdjęć gwiazd, aktorów, tylko właśnie ci, którzy filmy robią. Dlatego tytuł jest Hollywood England. Chciał on podkreślić przez to, że tak samo jak są specjaliści od wyrobu filmów w Ameryce, to i również w Anglii jest właśnie kto? Oto taki pan, który może nie wygląda bardzo efektownie. Jest to właśnie pan Harry Saltzman,
taki pogodny grubas, który wyprodukował wszystkie filmy Bonda. O, ja proszę, wiem, jak jest... wygląda Bond. Oto jest ten bohater tutaj, który właśnie mierzy z rewolweru z tłumikiem, bo Bond nie robi hałasu. Jest szalenie elegancki. Państwo widzą, że ma goździk w butonierce, dlatego że dżentelmen angielski nie wychodzi na miasto bez goździka czerwonego w butonierce. No tak, ma on takie urządzenia, na przykład, proszę pana, jak ten sławny samochód, który za naciśnięciem guzika wyrzuca kogoś, kto siedzi obok, a nie jest potrzebny, albo na przykład wysuwają się noże i opony goniącego nas samochodu się przecina. Zegarek ma ze specjalną linką, która się wyciąga nagle i dusi się tego, kogo nie należy. Więc jest to cyrk. I tenże właśnie producent doszedł do wniosku, że te jego bajki na temat cyrkowych, wyczynowych szpiegów do tego stopnia fałszują rzeczywistość, że trzeba wreszcie zbliżyć się do niej i w ten sposób powstał nasz film. Nasz film, który zresztą był początkiem cyklu. On się okazał na tyle interesujący, zresztą jest bardzo, bardzo, bardzo wysoko oceniany w historii filmu. Ma nawet 3,5 gwiazdki w takich najbardziej szanowanych przewodnikach filmowych, co oznacza, że to już jest prawie arcydzieło, albo wręcz arcydzieło. Otóż tak się spodobał ten film, że potem miał swoje kontynuacje. Miał drugą i trzecią część, nakręconą później. Tak, ale to nie było powodzenie, panie Tomaszu. To był właśnie upór producenta, bo jak wygląda tutaj ten bohater? Właśnie tak zdaje się, jak rzeczywiście szpiegostwo się przedstawia. Wie pan, na przykład dwaj najwybitniejsi szpiedzy radzieccy, którzy należą już do historii, to znaczy Abel w Ameryce i Sorge w Japonii, byli tak przeciętnymi, tak byle jakimi, tak osobami nie do zapamiętania. Tak, tak umiejącymi wtopić się w tłum, bo przecież jedną z cech szpiega chyba powinna być umiejętność niezwracania na siebie uwagi. Wie pan, ja właśnie, gdy przygotowywaliśmy dzisiejszy program, prosiłem kolegę historyka, żeby dał może mi zdjęcie jednego z tych wielkich szpiegów. Na to on mi powiada: dobry szpieg ma twarz nie do zapamiętania, lepiej nie pokazywać w telewizji, jeszcze zniechęci widzów, a robota ich na czym polegała? Na przykład Sorge przez całe lata grzebał w śmietnikach, żeby wyciągać kalki w nadziei, że będzie tam odbita informacja o okręcie, który odjeżdża do Niemiec. Abel prowadził lichy, marny, podrzędny sklepik gastronomiczny gdzieś na przedmieściach Nowego Jorku. I jak wygląda tutaj ten nasz szpieg? Jest to urzędnik w okularach, nie robię aluzji, panie Tomaszu. Proszę, słucham, co pan powie dalej. No, dziękuję. Więc gotuje sobie sam, kupuje w supersamach. Obywatel jak każdy, zwlekają mu z wypłatą i narzeka na to. Jest to zwykły biurokrata, który ciężko pracuje w urzędnik ludny sposób. Niższego stopnia, powiedziałbym, bardzo uzależniony od swoich szefów, absolutnie nie mający większych satysfakcji z pracy. Zresztą on także jest pochodzenia nieszczególnego, bo pochodzi gdzieś tam ze wschodnich dzielnic Londynu, mówi Cockneyem, czyli to jest taki także nikt nadzwyczajny, jeśli idzie o osobowość czy o jakieś cechy osobnicze. Dopiero w filmie okaże się, państwo zobaczą pod koniec, że w tym wydawałoby się szarym, zwykłym i przeciętnym człowieku, że miał niezwykłe zupełnie cechy, które pozwalają mu czasem zwyciężać. Bo ja wiem, chyba został do tego zmuszony. Wie pan, na czym polega oryginalność tego filmu z punktu widzenia jego treści? Że stwierdza on, że z punktu widzenia obywatela walka wywiadów, zbrojenia, ta rywalizacja mocarstw jest absurdem. To, co dzisiaj widzimy bardzo jasno, a co wtedy, w roku 65, było wielką śmiałością, żeby pokazać, że ten wywiad, który jakoby ma przeciwdziałać imperium sowieckiemu, prawda? Jest potworem zjadającym własny ogon. To znaczy żywiącym się samym sobą i właściwie napędzającym sobie pracę. No nie, więcej, może nie wiem, czy należy o tym mówić, ale z okazji takiego filmu możemy wyjawić pewien sekret jego, że w gruncie rzeczy wrogiem jest ktoś, kto się znajduje właśnie w wywiadzie i kto czerpie z niego korzyści. Bo o co tutaj chodzi? Co to jest ten tytuł IPKRES?
Ja tu sobie zapisałem, jak to brzmi. Pan mnie poprawi, bo to jest po angielsku, pan ma akcent nowojorski, ja z Lublina, to tak nie jestem pewien. Ja nie wiem, czy to jest komplement powiedzieć o kimś, że ma nowojorski akcent. Wolałbym londyński. Już się i to nie z East Endu, pan ma właśnie ten co James Bond, to znaczy salonowy szkocki. To co to znaczy Ypres? Induction of psychoneurosis by conditional reflex with stres. Niech pan się nie śmieje, albo już i tak przepadło, przeczytałem. Więc jest to instytucja, której zadaniem jest przeprowadzać pranie mózgu, która uprawia porywanie naukowców, żeby złamać zupełnie ich wolę i niby to jakoby sprzedać być może bolszewikom, gdzieś tam może Arabom, może komuś innemu, a w rzeczywistości za jakiś czas odstępuje tych zupełnie zrujnowanych wywiadowi angielskiemu za olbrzymie pieniądze. Jest to właśnie cała fikcja, którą tutaj państwo zobaczą i która jest treścią tego dramatu, który w gruncie rzeczy godzi w samo założenie owej podstępnej, nie cofającej się przed niczym nieludzko-nikczemnej gry szpiegowskiej, która w gruncie rzeczy nie tylko jest nieludzka, jeszcze jest niedorzeczna. To jest pierwszy film, który to pokazuje. Chciałbym także, żeby państwo zwrócili uwagę na rolę młodego wówczas, a dziś bardzo znanego aktora angielskiego Michaela Caina, rolę zresztą główną. I teraz zapraszam, że jeśli państwo zdążyli już z lodówki wyjąć szampana albo zrobić herbatę, to proszę, znieśmy razem toast, żeby nam perły z lamusa dalej dostarczały atrakcji. Panie, mam nadzieję, że ten film również spodoba się panie państwu. Panie Tomaszu, ja cieszę się, że wreszcie doszło do wypicia kielicha, ale jako chorobliwy maniak kina jeszcze chciałem powiedzieć, zwrócić państwu uwagę na wyjątkową atmosferę tego filmu. Londyn to jest tak pokazany jak nigdzie. Jest przedziwnie szary, brązowy, brudno-zielony. To nie jest to miasto lordów, i prawda, pani Thatcher, jak my sobie to wyobrażamy. I to jest również nowością tego filmu. Jego atmosfera ciężka do oddychania, niezdrowa, niezwykła. O, na chwilę. A nie odkładajmy kieliszka, spełnijmy toast i zaprośmy już państwa na film, bo myślę, że Ypres File, film Sydneya Fury z roku 65, godny jest tego, żeby państwo przed zaśnięciem zdążyli go obejrzeć. Zepsuł się.